18. Dzień dobry, czyści czołem, boom, headshot, przemykającym szczurem, kundlem, burym. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Condemned Criminal Origins. Oczywiście, horrorek we wtorek, tak, jeszcze żyję, także nie martwcie się, albo nie cieszcie się, zależy. Okej, okay, kontynuujemy i od razu na dzień dobry musimy coś zbadać. Niecny faper fapał, o, nikt mnie nie widzi. I oczywiście taki kumpel, który zawsze go w gimnazjum szykanował i przeszkadzał, go popchnął, tak, i się rozmazało, pięknie się rozmazało. A my jesteśmy oczywiście jebniętym detektywem, którego to rajcuje. Jeszcze się chwali koleżance, która z automatu wrzuca to na fejsa. Nie było... A... Dobra. O co ho? Mam fajny karabinek. Dobra, wiem, że tam jesteś, nie wystraszysz mnie. I znając moje wesołe gamingowe życie w środowisku tej pięknej gry, jak zwykle moje chamstwo zostanie strasznie ukarane. Nie, dlaczego z automatu idę do przodu? Chodź, ptaszko. Dobra. Let's take a look around. A? No, nie, chcę karabin. Chiki ching musi być. Normalnie broń jest przeładowana, prawda? Gotowa do strzału. Bierzemy coś innego, nie? Ale wybaczam to grom. Nic interesującego. Dalej. Podejrzanie wybrzuszona ta blacha od tych drzwi, no ale już się czepiam. To co, kochani, standardzik? Nie, no dzisiaj nigdy. Taki koksiarz. O! Ha! A to chodzi. Pamiętam, że jeszcze dwa pociski. A, missed fuck! No i tu się już przyda wesoła szafeczka. Dobrze. Ja dobrze idę w ogóle, bo... Aha... SZPADEL! Ach, kochane zagadki logiczne! Bezczelny backtracking! I stado wściekłych potworów. Nie, nie tym razem.
Aż cię z dupy wiorę poszłyziam! Rozumiem, że to taka zbrojownia w tej grze. O, faper mierzy coraz wyżej! No nie dziwię się, ciągle raczysz mnie spermą! Look inside fucking what? Co, jeszcze coś? Te. A, to ten ciulik z tego, z outra ostatnio. Przygotuj na... Ale co? Przecież on nie ma żadnej cieczy na sobie. Aha, te strzałki. O, tu będzie dobrze. Znaczy to, co z niego zostało. Jeszcze ci mało, babo! A kurwa! Help me! Help is on the way. Who did this to you? Jakim cudem może mówić takim spokojnym głosikiem? Ktoś to zrobił? Okay, take it easy. Do you know where he is now? Other man came to Carl away. Left me here to die. To ten kurwa moment, no. Rosa, send an EMT immediately. Cancel. Bez kurwa komentarzy. Ale mamy szpadel! Serial killer X. Also, there are some additional organophosphate particles present. Similar to the. I've been running an analysis on those samples. It's azinfos methyl and is class 1, highly toxic. Was previously used as an insecticide for all sorts of agricultural crops, now banned for domestic use and can only be used commercially by permission. This particular formulation includes some other trace chemicals and can be matched to a brand name called Applewell. I've put in a contact to the company to see if we can get a purchaser's list. Za dawno se nie pierdolili, to musieli nadrobić zaległości. Apples. Yes, as I said, it was used on all sorts of agricultural crops. Apples would be one of those. Yeah, the town of Briar is pretty rural. Any chances there's an apple orchard up there? Jeszcze chodzę. Yeah. Ale mamy pana szpadla. Lubię szpadle, tak zasłaniają połowę ekranu i... Boisz się mniej? Ha 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 ha!
Tato, tato, chodźmy na basen. A nie ma wody, chuj, zeskoczę. Ale tam nie ma wody, ziom. Wiem, że jesteś chojrak, tak? Bo jesteś bohaterem gry komputerowej. Ale... Okej... Dobra. Kontynuujemy. O! Nic się nie stało? Come get some! Yeah. Fuck us! Hit me! Szmat, jestem ministrem Mordoru! Get the fuck up! Let the fuck! Ah! And that ugly fucking bitch face side of that! You fucking really? Okay, one more time, you ugly bastard! Ceny spadają. Suchary się mnożą. Come to Papa Rojo! I'm ready! Kiepski start! Get the fuck! Dlaczego to nie jest takie proste? Maszuj! Do trzech razy. Pora użyć cheata. Kurwa. Policjant Cheetos. And... odbita. Tak, zaprowadzaj w kozi róg. Będą się blokować. Zapora zniknęła. Aj! Źle wycelowałem. Dobra, niech będzie pręt. On jest szybszy. Aj, zdążyłeś, szmato! No nie! Co to takie trudne jest? Gdzie są popi? No! No! Na szczęście gierka zapomniała, że Rojo cechuje się nadzwyczajną determinacją. A może ja mam po prostu kurwa uciec? Dobra, idziemy. Dobra, strasznie też się boję. Aha! Ha, 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 ha! Jakie szmaty! Jak
Ja nienawidzę, jak te szmaty mnie łapią! Get the fuck from Mordor! Jeden an... No nie, no kurwa! Ten cię łapie, ten! Nie, to trzeba strategicznie przemyśleć. Nie żyjesz. Kurwa, nigdy wcześniej nie czułem, że żyję bardziej. Dobra, tamten też coś ma. I kończy się magazyn i ciśniemy. Dobra. Do it like a pro! It's ready for royal! Czekam! Brent, tak! Okej. Super secret action! Grab the karabina and go up! Kurwa, jeszcze rozkoszne orki, delfinki! Kontra, teraz topór potrzebuję, bo nie wywalę skopa. Chociaż trudno w tej grze nazwać, że ten kop ma jakąkolwiek moc. Let's feel it another time. Nie. Hello! Jest topór. No i co, cwaniaczki? Który następny? Tak. Tak. Toń. Znaczy. Ale mamy topór, czy mamy tu jeszcze jakieś super secret dead birds in trash? Deska 4x4 pick-up? Nie. Here is Johnny! Luntek na posterunku całą grę. No, ktoś wciągnął Gila! Kolejny trik. Place where fab goes wrong! Nie, pierdolę. Ci otwiera! Na prawo! Ja tu nie gram Fira. Nie. Aaa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 
Sledgehammer! Takie bonusy. No to widzę, że kolejna część Fira to jedyna prezentacja na tych targach. Dobra, chodźmy. Rękodzieło! Ktoś chciał narysować ślaczki. Co tu się stało? Co tu się wyprawiało? Ktoś mi to jest w stanie wytłumaczyć? To była, nie wiem, klasa chemiczna. O, zobaczymy, co powstanie z połączenia spermy z tym, czego nauczyliśmy się dzisiaj u pani ciężki deal. Psa!
Ej, i co wam wyszło? Ej, nie używajcie! Tak kończą faperzy, no. Ty tak jeszcze dupą do siebie, koledzy, kurde. Nie w kibelku, bo w kibelku nie doszło do rękoczynu, tudzież rękodzieła. Grałem kiedyś w grę o karaluchu. Mojo chyba się nazywa. Brojo. There are no currently licensed fruit orchards in the town or the surrounding countryside of Briar. But there was one once. Apple Seed Orchard, just outside of Briar. Apple Seed. Zajebisty film. For 40 years, but closed its doors just 10 years ago after scratches. Apple maggots. The orchard never recovered. Curious though. County deeds show it's owned by an out-of-state real estate firm. Ja pierdolę, mnie koleś wystraszył. Zaczynam oddychać, on jedzie samochodem, tu jest powietrze za oknem. I have a sense of responsibility. I needed to help. Gryzie sumianka, co? Gryzie. Help? You mean with my investigation? Yes, among other things. There was a time I thought I was the best investigator the bureau ever had. Z takim kopniakiem. Interested in me for other reasons. What do you mean? I saw my file. Apparently I'm some sort of circus freak to them. That may not be helpful. I wonder how much they know of what is happening. I would stay away from the bureau as long as I could. It's not like I have much choice, since they still think I killed those two officers. Their deaths were unfortunate, but maybe it's best this way. Best? You seem to know a lot more about what's happening than you're letting on. This is Appleseed Orchard Estate. Stay on your toes. I'll drop you off at the house and head over to the barn. I'll meet up with you later. Okej, kochani, także od tego momentu zaczniemy sobie następny odcinek, który chyba, jeśli się nie mylę, jeśli mnie pamięć nie myli, będzie ostatnią częścią Condemned Criminal Origins. I tak jak
szumnie zapowiadałem, następne horrorki we wtorki będą dotyczyć takich gier jak no, te schody w wersji B, SCP, C-3PO i tak dalej, a następnie Penumbra. Nie wiem, kupiłem wszystkie części. Zaczniemy od tej pierwszej po prostu. Nie grałem, to wybaczcie, nie wiedzę. Kochani, dziękuję wam serdecznie, to był Condemned Criminal Origins w ramach Horrorek we wtorek, w ramach Roy Playing Games, w ramach Chorego Umysłu i tyle. Dziękuję wam serdecznie za uwagę, trzymajcie się i życzę wam spokojnego snu!